Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo, ale to naprawdę bardzo wielkopostnie, marcowo, no i oczywiście wiosennie i przedświątecznie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jak Państwo widzą, w moich dłoniach jest właśnie coś takiego, co nazywa się palmą. Właśnie dzisiejsza niedziela, szósta niedziela Wielkiego Postu, ostatnia niedziela tego świętego czasu, jest określana jako niedziela palmowa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tej niedzielę przychodzimy do kościoła z palmami i ta dzisiejsza też niedziela jest nazwana także niedzielą męki pańskiej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj kto będzie w kościele, kto był w kościele albo kto w najbliższym czasie będzie w ciągu właśnie dzisiejszej niedzieli, to zamiast homilii usłyszy opis męki pańskiej w postaci stojącej przez kilkanaście minut. Czasem właśnie jest to opis recytowany, czasem śpiewany przez księdza czy przez ministrantów, czy przez kilku kapłanów. I właśnie taki opis męki pańskiej ukazuje nam Chrystusa. Chrystusa wiszącego na krzyżu, Chrystusa cierpiącego na krzyżu, Chrystusa, który właśnie poprzez tę obecność na krzyżu daje nam dowód największej miłości. Ja to wciąż powtarzam i też jeszcze teraz powtórzę. Nie ma większej miłości od tej, gdy kto swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. Pamiętamy ubiegłą niedzielę właśnie Chrystus porównał siebie do ziarna, które zostało wrzucone w ziemię, ziarnia pszenicznego. Właśnie to ziarno, żeby wydało owoc, ono musi obumrzeć. Chrystus, żeby wydał owoc w postaci naszego zbawienia, on musi obumrzeć. On obumrze, czyli po prostu skąd na krzyżu? Na krzyżu, na którym dokonało się zbawienie świata, który właśnie też widzimy, ten właśnie krzyż w tle, krzyż, który jest właśnie przykryty takim niebieskim, przepraszam, fioletowym tulem. Mówiłem Państwu, że to oznacza żal, że to oznacza pokutę tego rodzaju właśnie przykrycie, czy tego rodzaju zwyczaj, zwyczajem bardzo starym, bo sięgającym XI wieku. Jak też Państwo wiedzą, odsłonięcie krzyża dokona się w najbliższy piątek, czyli Wielki Piątek, wtedy, gdy krzyż zostanie podniesiony do góry, wtedy, gdy będzie adorowany, wtedy, gdy usłyszymy śpiew kapłana, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata i wtedy nastąpi odsłonięcie krzyża. My tęsknimy za Chrystusem, tęsknimy za Jego twarzą, pełno miłości, pełno nadziei, a nade wszystko pełno nadziei tej na nasze zbawienie. No właśnie, wracamy do dzisiejszej niedzieli. Powiedziałem, to jest niedziela, która jest niedzielą męki pańskiej. Jest to niedziela, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Zobaczmy, cały post był nazwany Wielkim Postem, a ten tydzień, ostatni tydzień nazywany jest Wielkim Tygodniem. Każdy dzień w tym tygodniu jest Wielkim Dniem. Jest Wielki Poniedziałek, to będzie jutro, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i oczywiście potem Wielka Niedziela, czyli Wielkanoc. Każdy dzień jest właśnie Wielkim Dniem, ale zwłaszcza nade wszystko w takim Wielkim Tygodniu są ważne, proszę Państwa, trzy wielkie dni, tak zwane Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Każdy z tych dni ma bardzo ważne przesłania, szczególnie pierwszy dzień Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek. Wielki Czwartek to jest właśnie dzień czy wieczór, kiedy Pan Jezus ustanowił święty sakrament, kiedy ustanowił sakrament kapłaństwa, a zatem będzie to dzień, który jest naszym świętem, świętem kapłanów, proszę Państwa. Bardzo pokornie proszę w takim dniu o modlitwę za nas, modlitwę w naszej intencji, żebyśmy byli dobrymi kapłanami, żebyśmy byli kapłanami, za którymi wy tęsknicie, a nie od których uciekacie, bo czasem też tak była, prawda, żebyśmy byli kapłanami na wzór serca Jezusowego i na wzór właśnie Chrystusa, który oddaje siebie ludziom. My mamy oddawać wam siebie, mamy oddawać swój czas, dlatego jesteśmy bezżennymi, mamy oddawać właśnie to wszystko, co stanowi treść naszego kapłaństwa. Wielki Czwartek to właśnie taki dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Poza tym, jak wiemy, o czym też mówiłem w ubiegłą niedzielę, o tym był też, przepraszam, czytany list księdza biskupa też tydzień wcześniej, czy trochę wcześniej niż tydzień. List, który poinformował nas o rozpoczęciu kongresu eucharystycznego. Właśnie taki kongres rozpocznie się w Wielki Czwartek, czyli jak 28 marca rozpocznie się w katedrze ełckiej. Biskup uroczyście właśnie zainauguruje tego rodzaju czas i będzie, jak wiemy, to pierwszy dzień tegoż kongresu, czyli dzień, kiedy to ustanowiony został Najświętszy Sakrament. I też, jak wiemy,
wiemy, będzie trwał taki kongres 2,5 roku, czyli do 4 czerwca, do uroczystości Najświętszych Ciał i Krwi Pana Jezusa roku wońskiego 2026. Dlatego też w Wielki Czwartek zechciejmy pojechać właśnie do Ełku. Jeżeli to się uda, taka uroczystość rozpocznie się o godzinie 10, a jeżeli nie, to zechciejmy duchowo łączyć się i wpatrywać się w Chrystusa, który pozostał wśród nas pod postaciami chleba i wina, który pozostał w tabernakulum jako więzie miłości w sensie realnym, nie symbolicznym, proszę Państwa, bo niektórzy uważają, że właśnie Chrystus, Komunia Święta, tylko symbolika. Absolutnie żadna symbolika, żadne jakieś tam wirtualne, żadna wirtualna obecność, ale Chrystus realny, Chrystus w rzeczywistości obecny pod postaciami chleba i wina, bowiem sam powiedział w Wielki Czwartek, bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja. Właśnie Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie w sposób realny. I kongres ma za zadanie, żebyśmy przypomnieli sobie o tym, żeby nasza wiara, jeżeli w tym temacie została troszeczkę nadwyrażona, zachwiana, żeby ta wiara została odbudowana, żebyśmy nie mieli wątpliwości, żeby to była wiara żywa, wiara dynamiczna w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Proszę Państwa, no właśnie Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek, odsłonięcie krzyża, dzień śmierci Pana Jezusa, dzień, kiedy to właśnie Pan Jezus oddaje swoje życie na krzyżu i jest to jednocześnie dzień, kiedy nie ma w ogóle mszy świętej, bo jest to właśnie ta msza święta, czyli śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wielki Piątek, pamiętajmy, dzień pełnego postu, dzień, kiedy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, ewentualnie pozostajemy o chlebie i o wodzie. Jest to też dzień pełen wyrzeczenia, pełen ofiary i pełen zadumy nad Chrystusem cierpiącym. No, oczywiście Wielka Sobota to jest dzień, kiedy właśnie jest tak zwana cisza grobowa. Wtedy idziemy do kościoła po to, żeby poadorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bo będzie grób, będzie adoracja, żeby pochylić się przed Nim w Najświętszym Sakramencie, właśnie w pierwszych dniach, czy w trzecim dniu Kongresu Eucharystycznego, żeby pomodlić się do Niego, żeby pomodlić się razem z Nim, a jednocześnie, żeby poświęcić pokarmy, właśnie te pokarmy, które będziemy konsumowali czy spożywali podczas śniadania wielkanocnego. Kochani, życzę Państwu, życzę sobie, wszystkim telewidzom, żeby właśnie ten tydzień, który rozpoczynamy, żeby był tygodniem pełnym obecności Chrystusa, pełnym Jego cierpienia, ale też tego cierpienia z miłości do każdej i każdego z nas. I życzę też, żebyśmy do świąt dobrze przygotowali się, żeby to były święta pełne zwycięstwa, zwycięstwo nad śmiercią, nad piekłem, nad szatanem, nad naszą śmiercią, nad naszym piekłem, nad naszym szatanem. Życzę też, żeby to były święta zdrowe, oczywiście szczęśliwe i pełne obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który pokonuje śmierć, który pokonuje to właśnie wszystko, co poniża naszą godność, co poniża nasze człowieczeństwo. Wszystkiego najlepszego na te dni, które rozpoczynamy. Zostańcie z Bogiem.